serdecznie jakby Państwa. Jest mi niezwykle miło, że mogę wystąpić i rozpocząć to wspaniałe spotkanie. Mam nadzieję, że nie odbywa się po raz ostatni i bardzo chętnie za każdym razem się na nim zjawię, żeby Państwu pokazać. Jestem lekarzem specjalistą. Mieszkam w Poznaniu razem z moim przyjacielem od kilku lat. Prowadzimy działalność humanitarną w krajach rozwijających się i o tym chciałem Wam powiedzieć. Polska zmieniła się przez ostatnie 25 lat z kraju, który pomoc otrzymywał, który otrzymywał dary, w kraj, który tej pomocy udziela teraz innym krajom, krajom rozwijającym się. Chciałbym opowiedzieć Wam o tym, dlatego że ta pomoc jest bardzo ważna i bardzo potrzebna. Około 1,4 mld ludzi cierpi na świecie w tej chwili z powodu skrajnego ubóstwa. Około 10 milionów dzieci rocznie umiera z powodu ubóstwa. Myślę, że to, czy warto pomagać, czy nie, to nie podlega dyskusji, dlaczego warto pomagać. Na to pytanie powinniśmy odpowiedzieć każdy sobie sam. Odpowiedzi jest wiele. Dlaczego warto? Myślę, że każdy powód jest dobry. Każdy powód jest dobry, ale też są pewne zasady, którymi warto się w tym pomaganiu kierować. I o tym chciałem Państwu powiedzieć. Jak pomagać, aby naprawdę pomóc, aby pomóc jak najbardziej efektywnie. To jest przez... Proces pomagania ma trzy składowe i tylko równowaga wszystkich trzech elementów pozwala na to, żeby ta pomoc, którą chcecie przekazać, dotarła we właściwe miejsce w najlepszy sposób. Pierwszym elementem słowo ja, czyli osoba pomagająca, ja, wy, każdy, kto chce udzielić pomocy, powinien przede wszystkim zastanowić się, w jakiej formie ta pomoc powinna być przekazana. To znaczy, kim jestem, jaki mam zawód, jak jestem wykształcony, co potrafię zrobić, ile mam pieniędzy, jakie mam możliwości, jakich mam przyjaciół, gdzie mieszkam. Czyli wszystko to, co dotyczy osoby, która chce pomóc, powinna się zastanowić, jakie mam możliwości i co chciałaby zrobić. Takie Margaret Thatcher kiedyś powiedziała, chcesz zrobić coś szybko, zrób sam. Chcesz zrobić coś wielkiego, zrób i zbuduj zespół. Natomiast i to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, cel pomocy. Bardzo ważna rzecz, żeby określić, co chcecie zrobić. Czy jesteście w stanie to zrobić i co to ma być? Z praktycznego punktu widzenia mogę Wam powiedzieć, że wykonaliśmy już kilka misji w krajach rozwijających się. W tym roku, zresztą jesienią zeszłego roku, to była siódma. I muszę powiedzieć, że jeżeli wybieracie cel, czyli to, co chcecie zrobić i rodzaj pomocy, którą chcecie dać czy przekazać, warto jest pracować projektem, czyli określić konkretny cel. Czyli na przykład nie mówić, ok, chcę zbawić, podnieść poziom wykształcenia, chcę podnieść poziom opieki medycznej, nie. Pojedźcie i zastanów się, cel powinien raczej wyglądać, chcę wyleczyć 10 osób, chcę nauczyć kogoś czytać, wtedy łatwiej do takich celów podchodzić. Ale ten cel nie może być w oderwaniu od ostatniego elementu, który jest również niezwykle ważny, a mianowicie to, do kogo ta pomoc ma być przekazana, czyli ten cel, który chcecie zrealizować, musi być oparty na zrobieniu dokładnego wywiadu. Musicie się zastanowić, komu chcecie pomóc. Pamiętajcie, że nie pomagacie organizacjom, rządom, oczywiście to też, ale przede wszystkim pomoc jest kierowana do ludzi, do konkretnych ludzi. Ci konkretni ludzie mają konkretne problemy i nie zawsze ich oczekiwania są właśnie tymi problemami, które powinny być rozwiązywane przez Was. I to, co, czyli ta forma pomocy, którą oni oczekują, musi być również w zgodzie z Wami samymi. Te trzy elementy muszą współgrać razem i tylko jeżeli one są wszystkie w równowadze, wasza pomoc ma szansę powodzenia. Czyli jeżeli ktoś tylko i wyłącznie pomaga dlatego, że no ma taki charakter i ja, czyli ja jestem, ja pomagam i teraz zobaczcie, ja tu pomagam, jeżeli to będzie głównym celem, a pozostałe dwa elementy będą w zaniku lub nieistotne, to taka pomoc się nie uda, nie będzie efektywna. Owszem, będzie pewnie jednorazowa, ale nie będzie miała charakteru takiego bardziej przewlekłego w czasie, o czasie też dzisiaj. Jeżeli chodzi o przykłady, może takie proste. To są zdjęcia z Nepalu. To jest miejsce, do którego najczęściej jeździmy i tam pomagamy. Kraj rozwijający się i bardzo biedny. Natomiast to są zdjęcia właśnie przykładowe. Czy kupienie laptopa z nawigacją albo roweru, który pomógłby dźwigać, to są, słuchajcie, ciężary, które ważą po ponad 50 kg. Oni kilka dni czasami w niektóre regiony, tam gdzie my jeździmy, również docierają z takimi. Czy to rozwiąże im problem? Nie rozwiąże. Powiem Wam czemu, bo tak wygląda droga. Tam nie ma drogi.
Tam są ścieżki w górach. Czyli o tym mówię, że ta pomoc, czy ten pomysł, czy cel, który chcecie zrealizować, musi być adekwatny do tego, co na miejscu zostaniecie. Nie da się tego zrobić czasami z książek czy z internetu. Czasami trzeba tam pojechać i najpierw się wszystkiego dowiedzieć na miejscu, ale opowiem wam, jak my to zrobiliśmy, jak my to robimy i niech to będzie inspiracją dla was. Najpierw sprawdziliśmy, czym się możemy zająć. Jesteśmy lekarzami, jesteśmy okulistami, więc jakby zakres naszej działalności był, wydaje się, dosyć oczywisty, ale zobaczcie. Tutaj te schematy na dole, przepraszam, te dwie rzeczy, te dwie pozycje, tu nie chodzi, żebyście dokładnie wiedzieli. To jest nieskorygowana wada wzroku, czyli brak okularów, i druga choroba zaćma stanowi większość, prawie 60% przyczyn ślepoty na świecie. I to są całkowicie odwracalne dwie przyczyny. Nieprawdopodobne. Jak to wygląda w krajach rozwijających się? To na żółto to jest ślepota możliwa do wyleczenia. To możliwa, można temu zapobiec. I to jest w krajach rozwijających się. Jak to wygląda w krajach rozwiniętych? No olbrzymie. Czyli większość z tych 314 milionów ludzi, którzy cierpią z powodu ślepoty, można spokojnie pomóc. My postanowiliśmy sprecyzować cel naszej misji, a mianowicie zająć się operacjami zaćmy, ponieważ dobór okularów jest dosyć łatwy, prosty. Może być wykonany przez miejscowych lekarzy czy też optometrystów. Co to jest operacja zaćmy pokrótce? W każdym oku znajduje się soczewka z biegiem czasu, czyli z wiekiem. Ulega ona zmętnieniu i zabieg operacji polega na tym, że tą soczewkę trzeba usunąć, w to miejsce trzeba wszczepić sztuczną soczewkę. Zaćma potrafi upośledzić widzenie do tego stopnia, że pacjenci nie są się w stanie sami poruszać. I to jest częsty widok. Przynoszą nam pacjentów do operacji. Efekt jest potem taki, że oni wracają w własnych nogach. Niezwykłe. Natomiast druga rzecz, czyli wiemy już, co chcemy robić. Określiliśmy w pewien sposób cel. To, kim jesteśmy i jakie mamy kwalifikacje, wynika z naszych zawodów, ale też musieliśmy się przygotować, zakupić sprzęt, douczyć się wielu rzeczy, ale postanowiliśmy sprawdzić, co w Nepalu i w jakich regionach. Na czerwono regiony górskie, głównie zamieszkałe przez Szerpów i Górków, region turystyczny, dosyć bogaty. Tam turyści przywożą pieniądze, mają kontakt i to nie jest region, który wymaga specjalnej pomocy. Poza tym jest słabo zaludniony. Na zielono kolory nizinne, przygraniczne z Indiami, handlujące, rolnicze, również w tym miejscu nie była pomoc. Naszym zainteresowaniem pas pośrodku góry średnie. Wytłumaczę dlaczego. Proszę zobaczcie Państwo. Pomiędzy tym turystycznym regionem gór, czyli Himalajów, a tym przygranicznym mieszka bardzo dużo ludności. Sprawdziliśmy, gdzie rozłożone są szpitale, czyli w strefach przygranicznych, za wyjątkiem oczywiście Katmandu, gdzie jest więcej. W tych obszarach nie ma szpitali. Nie, że nie ma szpitali, nie ma lekarzy. Tak? Tam czasami trzeba kilka dni pojechać do pierwszego ośrodka medycznego, gdzie znajduje się lekarz. A lekarz o wysokiej specjalizacji, taką jak jest okulistyka, jest naprawdę rzadkością. Więc wyznaczyliśmy sobie miejsca. Jeździmy w regiony odległe, w góry, tam, gdzie czasami droga się kończy, trzeba pójść dwa dni na pieszo. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, otóż nie można udzielać pomocy bez kontaktu z miejscowymi organizacjami. I to jest bardzo ważne, żeby nawiązać. To jest przedstawiciel ambasady, to są przedstawiciele polskiej z Delhi, który przyjechał, to są przedstawiciele miejscowej ludności Nuari, to są lekarze, to jest przedstawiciel organizacji Górków. Zawsze wiąże się z tym, oni nam pomagają. Bez wsparcia miejscowych organizacji ta pomoc też byłaby bardzo ograniczona. Nie możemy z kraju Europy pomagać efektywnie, jeżeli nie mamy współpracowników na miejscu. I oczywiście wolontariusze. Otóż tylko wciągnięcie do współpracy miejscowych wolontariuszy, lekarzy, organizacji, przeszkolenie ich pomaga. Jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że dzięki ich pomocy wszystko jest pięknie zorganizowane. W ciągu 3 dni jestem w stanie przebadać 1000 osób. Ponad 120 zabiegów jesteśmy w stanie w ciągu 2 dni wykonać operacyjnych zaćmy. To by nie było możliwe bez wsparcia miejscowego. Mało tego, my musimy jako lekarze mieć oczywiście pozwolenie miejscowej izby lekarskiej. Zawsze robimy to w porozumieniu z miejscowymi władzami. Nie można pomagać bez porozumienia z miejscowymi. No i działanie. Oczywiście wykonujemy zabiegi operacyjne zaćmy.
Wymagało to nauczenia się również specjalnej techniki. To jest inne operowanie niż sala operacyjna w Europie. Operujemy w salach, które są przystosowane, czyli czasami są to sale szkolne, czasami to są sale przy jakieś jedyne murowane pomieszczenia. Prąd na szczęście jest, ale też są generatory prądu, w związku z powyższym jak wysiądzie, co się często zdarza, potrafimy sobie poradzić. Zabiegi operacyjne w ciągu jednego dnia czasami jesteśmy w stanie wykonać około 60 zabiegów. Bardzo dużo. No i efekt? Fantastyczny. Ci ludzie tylko i wyłącznie mają możliwość leczenia. Oni czasami przyjeżdżają po dwa dni. Góry, pamiętajmy, że to jest bardzo region górski, to są góry po górze, góry średnie 3000 metrów. Czasami to wymaga naprawdę, ale radość, jaką mają. Pamiętajcie o jednym, to są ludzie, którzy przychodzą. Upośledzenie wzroku, że leżą, są ciężarem dla rodziny. Nie widzą. Jeżeli nie widzą, nie mogą pracować. Jeżeli nie mogą pracować, stają się ciężarem dla rodziny i dla utrzymania. Nasze zabiegi przywracają im wzrok, ale tak naprawdę to przywracają im z powrotem do społeczności, do tego, że mogą z powrotem być szczęśliwi, ale mogą też wrócić i pomagać. Opiekować się dziećmi, pomagać pracować, przywracamy ich do życia troszeczkę na nowo. I taki jest cel mojej misji. Kształćcie się, uczcie się, ruszajcie w świat i pomagajcie tak, aby pomagać. Dziękuję bardzo.